Cześć, witajcie z tej strony Blogon23, a dzisiaj specjalny odcinek, a będzie to parodia mojego kanału. W tej chwili wyświetla się pokaz slajdów moich ostatnich wydropionych postaci, więc ja zapraszam do oglądania, ale zanim to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanał. Cześć, do zobaczenia. Elo, 320, z tej strony Proza Dymiarz 221, a dzisiaj rozpoczynam naszą przygodę z Brawl Stars. Ja wam będę czytać te napisy, bo pewnie większość z was nie umie, dlatego no. Cześć, jestem Shelly, zbierzmy wszystkie klejnoty, przyciągnij niebieski przycisk lewym kciukiem, aby wskazać mi drogę. Aha, czyli tutaj nam Shelly pokazuje, jak się steruje naszą wspaniałą postacią. I tu mamy ściany, więc niestety nie możemy przejść, ale widzę tutaj jakieś klejnoty. Ciekawe, co z nimi można robić. Podniosłem jednego, ciekawe. Dobra, idziemy po tych klejnotach. O, o. Muszę je wszystkie zdobyć. Dobra robota. Dobra, wspaniale. O nie, roboty. Ja uciekam. Mogą mnie zabić. Spróbuję. Chwilka. O! A i dojeżdżam. O! Dobra, jeden zabity. Pik, pik. O, dobra. No nie. Przeciągnij czerwony przycisk, aby wycelować. Dobra, super. I ostatni. Pik. Pik, dobra, jest. Wygraliśmy tą gierkę. Dobra. Dobra robota, pomarańczowe paski pokazują coś tam. Ło! Ile się ich pojawiło? Nie, dlaczego miałem stuknąć? A! Dlaczego ja stukam? A, bo to jest auto namierzanie. Ale no... Nie możemy przyciągać, ale szkoda. Dobra, zbiliśmy je wszystkie. Dobra robota. Atakowanie wrogów ładuje super moc. Super ataku. O Boże, jaki wielki robot. Uciekam stąd. O nie. A no tak, on jest za ścianą. Użyj teraz swojego super ataku, aby strzelić w bossa za ścianą. Przesuń żółty przycisk, aby wycelować super atak. Podnieś palec, aby wystrzelić. Wyceluj super atak we wroga. A, no tak. Dobra. Ha, ha. Umarłeś ty, robocie. Jesteś urodzonym zadymiarzem. A teraz ruszajmy na zwycięstwo. Dobra. Te boty były bardzo trudne. Te boty były bardzo trudne. Lecz my sobie poradziliśmy. Dobra. Lecimy dalej. Jak masz na imię? Oczywiście nazywamy się Pro za dy miarz 2 2 1 1. Dobra, nie będziemy, nazwiemy się po prostu Pro za dymiarz. Aby odblokować pełną grę, przejdź jedną rozgrywkę treningową. 3 na 3 zbiory klejnotów. Huch, spróbujmy. O nie! Gramy z jakimiś postaciami. Ciekawe, kto to jest. O, zebrałem ten klejnot. O nie, Shelly! Zabijemy ją. Muszę wycelować. O, dobra, jest, zabiłem ich prawie. O nie, Shelly! Ała, ała! Zostawcie mnie! Dobra, zbieram te klejnoty. O nie! Strzelam! Bardzo dobrze, gościu, który strzela dynamitami. O nie! Wielkie dynamity. Dobra, szybko. Jakieś wielkie strzały. Dobra. Ała! Ale mnie pocisnęła. Dobra. Musimy zebrać te klejnoty jak najszybciej. A ja, chwila, ja wyceluję.
O Boże, co się stało? Wyceluję? Ani jednego fraga nie zdobyłem. Ale zło! Dobra, szybko, zabijam ich! Wow, ała! Ale cheater! Dobra, jest, zabiłam! A co to ten żółty przycisk? A no tak, to jest ten super atak. Ale cheater tam był, ten dyna. Mit, ten, który trzyma dynamity. Dobra, mamy tutaj naszą piękną zadymiarę. I tu mamy sklep. Wow, ale fajne rzeczy tu można zdobyć. Może sobie powydajemy jakieś pieniążki potem. No ale dobra. Tu mamy aleję pucharów. Tu można zdobyć nitę. Nita. A tu postacie można zdobywać. Dobra, spróbujemy zdobyć nitę, lecz nie wiem, czy to się uda. Dobra, lecimy z tym śledzionem. Będzie wspaniale. Tak, mamy 3 z heli. Dobra. Jak źle czytam, to powiedzcie mi, bo ja dokładnie nie wiem. Teraz to jest chyba prawdziwa gra. One mogą mnie zabić. Jak ona to zrobiła? A, no tak. Mamy żółty przycisk. W ogóle ja nie znam tutaj żadnych postaci, dlatego nie wiem, jak się nazywają. Dlatego na przykład będę mówić ten z gitarą. O nie, Shelly. No nie. Nie zabiłem. Ktoś inny zabił. Dobra. Mamy jednego gema, więc to jest już bardzo dużo. Idziemy się kampić, żeby nas nie zabili. Jak nas zabiją, to stracę gema i nie będziemy mogli wygrać tej gry. O nie, Shelly! Ała! Wycelujmy. O nie, to jest ten, z gitarą. A masz! Jak ja szybko ich raszuję. Dobra. Super. O nie, uwaga, ja mam klejnoty, muszę się chrować. O nie! Shellka zaraz zostanie zabita. O nie, pik, pik. Jak ja to zrobiłam? Jak ja to zrobiłem? Niemożliwe. Dobra, są klejnoty. Mamy wszystkie klejnoty. No nie, uciekaj, bo zginiesz. Nie. Szybko, dlaczego nie mogę strzelać? To jest zbugowane. Nie mogę strzelać. Strzelam raz na 5 sekund. Huch, udało nam się. O, dlaczego? On ma napisane gwiazda gry. Ciekawe, co to znaczy. Ja ogólnie będę bardzo dużo grać, Shelly. O, ja dostałem jakieś monety. To tak się da? Podobno w recenzji gry było powiedziane, że jest bardzo... Skrzynka! Do Shelly! Ale co do Shelly? Co to jest? Zadymiarze! Ile ich jest? Nie wiem, czy ja tylu zapamiętam. O Boże, kochany. Są jakieś fioletowe, czerwone, żółte, niebieskie, białe, jeszcze bardziej jasno niebieskie i te, i zielone. My mamy tylko jednego, a ich jest 33 aż. Dobra, co my tu mamy? Mamy atak prawie na maksa. Wow! Super atak, super pocisk. A co to są za gwiazdki? Dobra, na razie się tym nie interesujemy. Ulepszamy sobie naszą Shelly, bo mogliśmy to zrobić po otwarciu skrzynki. I jeszcze jeden meczyk i będziemy mieli Nitę, nową postać. Jak się cieszę, pierwszy raz w życiu odblokuję nową postać. Ponieważ
Jeszcze nigdy tutoriala nie przeszedłem. Dobra. Lecimy z tą gierą. Zbieramy gemy. O nie, Shelly. Shelly. O nie. Gościu, który wali pięściami. O nie. O nie, ała, ała. Huch, dobra, 150 HP tylko. Huch, mamy dwa gemy. Musimy się skryć. Dlaczego? Oni stoją w miejscu. Ja tutaj raszuję. O nie, ilu ich jest? Jak ja to znowu zrobiłem? Niemożliwe. Dlaczego znowu strzelam raz na sekundę? Te ataki się bagują. No nie, zginąłem. I super. A tamte Shelly w ogóle mi nie pomagają. No znowu to nie może strzelać. Strzela raz na sekundę. Dobra, mam prawie wszystkie gemy, więc wspaniale. Niebieska drużyna górą, tak. Wygrywamy, szybko. Dlaczego to ma taki mały zasięg? Ała. Co on zrobił? Ale cheater. Ja nie umiem tak skakać. Tak jest! Prozadymiarz jest gwiazdą gry. Ja ruszam do samego podium. Chcę być najlepszym graczem Brawl Stars. I się nie poddam. Dobra. 30 monet aż dostaliśmy. Wspaniale. W ogóle tutaj nam się jakieś zbierają na skrzynkę. A, aby otrzymać tę skrzynię zadymiarza, należy w bitwach zebrać 100 żetonów. To bardzo dużo. Nie wiem, czy uda nam się tyle zebrać. Ale uwaga, historyczny moment. Odblokowujemy Nita. Ale to super wygląda. Normalnie czuję się, jakbym dostał 1 000 000 złotych. Coś nowego w sklepie. Możemy sobie kupować punkty. Za darmo. Ale super. Już nam dają normalnie. Już nam dają za darmo monety. Dobrze, nie zacząłem gry, a już nam dawali. Tu mamy plus 20 punktów mocy do Nita. Za 40 pieniążków. Kupujemy, bo czemu nie? Dobra, idziemy do zadymiarzy. I tu mamy Nitę. Ulepszamy. I teraz gdzie się wybiera tego Nitę wspaniałego? A, tu jest napisane wybierz, dobrze. Wow! Ale tu jest dużo tego. Przepraszam, ile? 150 pucharków? No ja nigdy tego nie odblokuję. Dobra, ale mniejsza z tym. Zaczynamy gierkę. Dobra, lecimy. Hu, 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 hu. Jesteśmy Nitą. Bierzemy pik. Pik. Ale ona wspaniale atakuje. Hajaj. Ła. Ła, ła, ła. Proszę, nie zabijaj mnie. Ja mam 54 życia. Nie, proszę. Uff, dobra. Nie zabiła mnie. O, żółte kółko. Ale co my robimy tym żółtym kółkiem? Niedźwiedź. Rzuciliśmy niedźwiedzia. Ale on jest dobry. Gościu też rzucił niedźwiedzia. I pomógł naszemu niedźwiedziowi. Dobra, rzucamy kolejnego niedźwiedzia. Tym razem nasz niedźwiedź nie umrze. Dobrze, niedźwiedź. Zabij ich wszystkich. Nie, niedźwiedź, nie. Nie. Niedźwiedź umarł. Znicz w komentarzu. Znicz. Znicz. Znicz w komentarzu. Jak my teraz mamy wygrać tą grę bez niedźwiedzia? Ha, ha, jestem świetnym aktorem. Dobra, tak wcale to tak bardzo się nie smucę. O nie, kolejni przeciwnicy. Jak my tamtego zabiliśmy?
O nie, oni zaraz wygrają. Rzucamy niedźwiedzia, pik. Staje się naprawdę pro zadymiarzem. Wow, ja już normalnie oparłam wszystkie techniki Brawl Stars. Dobrze. Jak już uparowałem wszystkie techniki Brawl Stars, możemy zacząć grę. Pik, 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 moje techniki, wszystkie techniki Brawl Stars, nie, proszę, nie. No nie zginęliśmy. Kurczę. Dobra, niebieska drużyna, odliczanie. Rzucamy naszego wspaniałego niedźwiedzia. I lecimy teraz. Staje się pro zadymiarzem. Od nuba do prosa. Dokładnie. A, dobra, kolejny niedźwiedź, pik. Jest, wygraliśmy kolejną rozgrywkę. I znowu jesteśmy gwiazdą gry. Niemożliwe. Jak my to wygraliśmy? Mamy już drugi poziom, jak wspaniale. I 40 żetonów. Mamy kolejnego Brawl Boxa. Dobra, otwieramy. Do Nity 6 i do Shelly 8. Wspaniale. Ten odcinek będzie trwał do 25 minut. Więc będzie wspaniale. Ale te postacie na ekranie wczytywania mi się tak podobają, że w przyszłości na pewno będę chciał je zdobyć. Dobra, zabijamy tego Barleya. Mam go po dziurki w nosie. Jesteśmy w ogóle trzema litami. Jesteśmy zespołem nie do pokonania. Pik. O nie. Totalnie zapomniałem, jak się strzela super atakiem. A, no tak. O tak się strzela. No nie, zabili go. A nawet fajnie. Dobra, mój niedźwiedź właśnie go zaraz zabije. Jest mój niedźwiedź. Dawaj, dawaj niedźwiedź. Zabijesz go. Wspaniale niedźwiedź. Dobra, rzucamy kolejnego niedźwiedzia. O nie, brak internetu. Muszę sobie wykupić nowy router. No ej, no brak internetu. Dobra, ja do was wracam, jak będzie lepszy internet, bo tak mi laguje, że uhu. Dobra, ja już z wami jestem. I szybko atakujemy tego Barleya. A co on robi? Ile on tych butelek rzucił? Butelkowiec. No nie, oni mają mało HP i ten z gitarą też. Ała, ja zaraz zginę. Przez tego głupiego z tym. Ała, mam jeden, dobra, już mi się powiększa życie, więc lecimy dalej. Ale oni mają tyle samo, to nie fair. Teraz zabijamy ich, dobra, pik, pik, no wspaniale, super niedźwiedź, dawaj. No nie, oni wygrywają. Niemożliwe, no niedźwiedź, co tu siedzisz, pomagaj mi. Oni nadal wygrywają. Niemożliwe. Cheaterzy. Cheaterzy, nie. Cheaterzy. Cheaterzy. Przegraliśmy. Na szczęście straciliśmy 0 pucharków. Skrzynka. Dobra. Otworzyliśmy skrzynkę. Więc teraz jeszcze raz gramy sobie naszą wspaniałą Nitą. Jedziemy, jedziemy. Nie ma czasu na gadanie. Tym razem wygramy. Dobra, lecimy. Jesteśmy tryhardami. Pocimy się. Dobra, bo mi się słabo robi od tego oddychania. Mówiłem, że cheaterzy. Ale uciekł, bez sensu. Nie uciekaj, ja primo, ja... Znaczy, nie uciekaj, pięściarzu. Ja ci i tak zabiję. A pik. A cały, znowu ten pięściarz na nas biegnie. Zabili misia, nie.
trzeba pomścić misia, pomszczę tego misia, pomszczę misia, pomszczę misia, pomszczę. Jest dobra, pomściłem misia. Teraz zbieramy tutaj te gemsy, te kryształy, wypuszczamy niedźwiedzia. Nie możemy pozwolić, żeby Shelly zginęła. Dobra, Shellko, chodź. Nie, Shelly. Dobra, bronię cię, Shelly. Puszczę jeszcze niedźwiedzia, tak na wszelki upadek. No i dobra, no i wygraliśmy już. Dobra, jest, wygrana, wygrana! Wygrana, wygrana, dobra! Wygrana, wygrana, dobra, wspaniale. To się mówi koks, koks. No, koks jest. Dostaliśmy coś, co to jest? Nowe wydarzenie! Solo czy w parze? Wolę grać sam. Co to jest? Dobra, nieważne. Sprawdźmy, co to jest. Aż 10 graczy będzie. Każdy zadymiarz walczy za siebie. Aby rosnąć się, zbierę kostki mocy ze skrzyń i od przeciwników. A, to są skrzynie. A co tutaj trzeba walnąć? No nie, to mi zajmie wieki. Wrócę do was, jak zbijemy tą skrzynię. Dobra, zbiliśmy tą skrzynię. O nie, kolejne dwie skrzynki. Ale tam jest... Tu jest El Primo. Właśnie, wreszcie przeczytałem, jak się nazywa. Spróbujmy go zabić, tylko nie wiem, czy nam się uda. Dobra, spadaj El Primo, ty głupku. Już mamy trzy... O nie, Nita, 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 nie, proszę, nie, Nita. Nita, jesteśmy przyjaciółmi. Nie, 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 dobra, teraz go zabiję, haha, wcale nie jesteśmy przyjaciółmi. Ała! Jak on mocno bije. Dobra, mam cztery kostki. Ile tu jest kostek? Niemożliwe. Dobra, wypuszczamy naszego niedźwiedzia. Ej, miał być Nita. Niedźwiedź, zabij ją. Niedźwiedź, wygrasz tą walkę. O nie, chyba trzeba będzie pomóc niedźwiedziowi. O, cześć. Nie chcę cię zabijać. No dobra, chcę. Haha! Wygraliśmy pierwszy mecz gry solo. Jest! Trzecia ranga na Nita. Na Nita, trzecia ranga. Najwyższy czas. Najwyższy czas. Kolejny Brawl Box. Otwieramy. Dobra, Shelly i Nita. Wspaniale! Dobra, idziemy dalej. Gra solo druga, bo mi się bardzo spodobała. Ja myślę, że po odblokowaniu Colta już zakończymy ten odcinek. Dobra, 1000 reels later. Dobra, wcale tak długo to nie trwa. Idziemy dalej. O nie, El Primo. Nas goni El Primo, no. Zostaw mnie, El Primo. O nie, tu jest ten. Z gitarą. Nabijcie się, tak, bijcie się. Ha, 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 wygram to. Szybko, szybko, autocerowanie, autocerowanie. To jest aimbot, normalnie aimbot. Aimbot, dobra, aimbot. I do widzenia, El Primo, no. No Jezus, ile on ma życia? Dobra, jest, mam go. Super, idziemy dalej. Tak! Wygramy kolejny meczyk. Czy on może zbijać nam boksy? No nie, on nie zbija boksów. Ale cheat. Gdyby zbijał, to by było fajnie. No dawaj, misiu. Wygrasz to. Dobra. Ała, misiu. Ała. Jak go pokonać? To jest praktycznie niemożliwe. Jak ja to zrobiłem? O nie. Pani roślina. A, pani roślina, zostaw mnie. O nie, ona w krzakach się kampi. Co za roślina. O nie, co ona zrobiła? Jakieś wielkie pole siłowe. Dobra, jest, mamy to, wygraliśmy kolejny meczek. I teraz mam czwartą rangę na Nita. Superosko. 34 za rangę, 64 monety. Ale super. Dobra. Mamy to. Otwieram czysta. 12 monet do
masz? Jak dużo? Dobra, zagramy sobie ostatnią gierkę, żeby wbić Nita na 5. rangę. Dokładnie tak. Bo już nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego jak rangi w tej grze. I tam się bardzo dużo fajnych rzeczy może robić. Bo można za to dostawać takie krążki. No dlaczego? Znowu to się zepsuło. Powiedzcie mi, o co chodzi z tym błędem. Bo totalnie nie rozumiem tego błędu. Ogólnie przepraszam za przedłużenie odcinka, ale myślałam, że to pójdzie szybciej. Ale te zadymiarze są jednak silniejsze. Ja tu jestem prosem. Oni to są słabiacy jacyś. Zobaczcie, jak szybko mi stąd pójdzie. No nie, dobra, ja uciekam, bo jest za silna. No, widzicie, jak oni są silni. O, haha, ukradłem ci, haha. Ała! Oni za silni. Ała! Pani z kwiatkami. Ja uciekam, oni są za silni. Dobra, wypuszczę jej niedźwiedzia. Zobaczymy, co powie. Haha, niedźwiedź najlepszy. O, zabiłem ją. O, niechcący. Chciałem zabić Poco. No weśl, primo. O nie, ten Poco jest za silny. Uciekam. W ogóle mam 12 kostek. Dobra. Lecimy z tym śledziem. Poco, wychyl się, zabijecie. O nie, za silny jest. Uciekam. Ej, ale podobno liczba pozostałych... Tu jest pani z kwiatkami! Zabiję tą panią z kwiatkami. Nie mogę ją trafić! Ale kant! No Jezus! No traf się, dobra, dziękuję! Misiu! Idź zabić tego Poco! Dziękuję! Misiu to jest silny! Ja to jestem słabszy od Misia! Misiu to wszystkich zabija! A ja nie! Aż 10 teraz dostaliśmy. A no tak, bo się 10 dostaje. Dobra, nieważne. Mam 44. Jest! I tym pięknym sposobem mamy Colta. Mamy naszego Colta. Nowa postać! Colt! A Colt zasypuje starannie wymierzonym gradem kul ze swoich wspaniałych działek. Dobra! Mamy nowego! Wybieramy sobie ją! Piu, piu! Dobra, i otworzymy sobie ostatnią skrzynkę! Lecimy z tym Coltem! Bo on się chyba Colt nazywa, nie Colt! Pomyliłem się! Dobra, lecimy dalej! Brrr! Ale super jest ten Colt! Ale super!
super! Golas! Jeżeli chcecie, żebym w nim zagrał w następnym odcinku, lajkujcie i komentujcie! Jeżeli nie zasubskrybujecie tego kanału, to El Primo! To El Primo! Włoży wam ten palec do nosa! No, dokładnie. Więc dziękuję bardzo i cześć. A teraz oficjalnie jestem Plokon23 i to jest moje prawdziwe konto. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie kolejną część z parodii Brawl Stars, to piszcie w komentarzach. I lajkujcie. Jeżeli dobiłem do 5 lajków, to robimy kolejny odcinek. Dziękuję. No i cześć.